Na dzisiaj w planie mamy rozpakowanie najnowszej konsoli do mojej kolekcji, na którą czaiłem się już od kilku dobrych miesięcy, ponieważ cena tego sprzętu jest kosmicznie chora. Tak też musiałem się do tego zakupu odpowiednio przygotować. Jak wiecie, odwiedzam targi Rupieci, nabywam tam po taniości dużo gier, dużo kontrolerów, czasami jakiś sprzęt wpadnie i to, czego nie chcę, wymieniam w sklepie CEX na sklepowy kredyt, za co później mogę sobie coś fajnego nabyć do kolekcji i też udało mi się uzbierać kwotę właściwą na zakup tego sprzętu. Nabywanie konsol w tym sklepie, czy też gier, to jest jedna wielka loteria. Czasami zakupi się coś naprawdę w dobrym stanie, czasami płytka jest porysowana, czy konsola ma jakieś uszkodzenia, czy to obudowy, czy to wyświetlacza. No wiecie, bywa różnie. My tutaj już od razu przechodzimy do rozpakowania tej przesyłki. Sprzęt, który zamówiłem, jest, można by powiedzieć, sprzętem kolekcjonerskim. I raczej wątpię, by ktokolwiek tutaj starał się go uszkodzić. W jakiś świadomy, czy też nieświadomy sposób. Bardzo niewiele tych sprzętów jest dostępnych na rynku obecnie. Tak więc można by powiedzieć, że miałem szczęście, że udało się to zakupić. No dobra, w końcu dorwaliśmy się do wnętrzności tej przesyłki. I zobaczmy, co tu się wyłoni. Już coś prześwituje. Dobra, już chyba widać, co to jest. O kurde, ale się to fajnie zachowało. Mamy konsolę nowe Nintendo 3DS XL, edycja Super Nintendowska. Oczywiście tradycyjnie ładowarka nie jest dodana do tego zestawu, ale powiem wam, że pudełko bardzo dobrze się zachowało. Może nie idealnie, tak do końca może nie idealnie, ale bardzo dobrze. Czekajcie, czegoś mi tu brakuje. Powinien być rachunek. Dobra, w pudle tego nie ma. Może będzie w środku. Konsola kosztowała 305 funtów. No to ponad 1500 zł. Wiecie co? Na razie jest bardzo dobrze. Tutaj powinien się skrywać sprzęt. Dobra, do tego za momencik przejdziemy. Kamerkę troszkę się obniży. Dobra, wkładka jest. Jest jakaś dokumentacja. A mi zależałoby na rachunku, ponieważ bez rachunku nie będę mógł tego oddać w razie czego. I wygląda na to, że jest tak, pełna dokumentacja i nic więcej nie było przy tym sprzęcie. To znaczy, no, powinna być jeszcze oczywiście 4-gigabajtowa karta pamięci i stylus. Z tego co mi wiadomo, nierozpakowana paczka z kartami AR rozszerzonej rzeczywistości. Fajnie, kolejna w kolekcji. Customer support. To już raczej też nie będzie potrzebne. I operation manual. Dobra. Bez tego też się obejdzie. Ale fajnie, że jest. Teraz sprzęt. Zobaczmy, w jakim to będzie stanie. No, tak jak podejrzewałem, na razie ma się to idealnie. Ta konsola ukazała się w 2017 roku, 13 października, dokładnie 2 tygodnie po wydaniu konsoli Super Nintendo Mini, tej miniaturki. I wyświetlacz. No, tak, dobra. Nóweczka, jak nóweczka, ani jednej ryski nie widzę na dolnym wyświetlaczu. Patrząc na górny, to samo. Pięknie się to zachowało. Nie wiadomo, jak długo ten sprzęt leżał w sklepie i może być rozładowany. Dobra. Stylus. Tego właśnie szukałem. Jest. I jeszcze karta pamięci. Ok, tak jak podejrzewałem, karta pamięci skrywa się pod
dolną pokrywą obudowy. Ile mamy? 4 GB, czyli jest to, co powinno być. Tak więc mamy kompletny zestaw 3DS-a. Bardzo dobrze zachowany. Czy dobrze to zrobiłem? Tak, dobra, fajnie. Bardzo ładnie tutaj jest przygotowana ta szata. Przyciski kolorowe, miejsce na kartridż. Niby ta klapka. Power, eject, reset, dioda. No, fajnie się to prezentuje. Zobaczmy, czy uda nam się ten sprzęt odpalić. Tu jest ten przycisk. Dobra, tak jak myślałem, jest rozładowany. No to chwilowo muszę zrobić małą przerwę. Podładować sprzęt i postaram się go odpalić. Ale póki co, no powiem wam, że jestem w szoku. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to będzie zachowane. Konsola trochę nam się podładowała. Ja w międzyczasie uruchomiłem sprzęt i przeszedłem przez te wszystkie ustawienia, tak by nie marnować na to czasu. Odpalimy sobie na początek nowego Super Mario Brosa. Sprawdzimy, czy konsola poradzi sobie z grami pod DS-a. Chyba tak się to wkłada. Dobra. Gra odpalona. Również przygotowałem dwa tytuły, które można uruchomić tylko i wyłącznie na tym modelu konsoli, na nowym 3DS-ie. Jest Fire Emblem Warriors, jak i zarazem Xenoblade Chronicles 3D. To chyba będzie ta sama gra, która była wydana i na Nintendo Wii. Tak więc coś z tego sobie uruchomimy za moment. Spędzimy kilka sekund z tym Marianem. World 5. Zobaczmy, co tutaj na nas czyha za niebezpieczeństwo. Tradycyjnie, jeśli chodzi o gry z Marianem, to ja lubię grać na D-padzie. Ale analoga też będzie trzeba sprawdzić. Chyba jest ok. Ale standardowo wolę D-pada. Przy tych nowych 3DS-ach chyba było ulepszony ten efekt 3D. Bardziej stabilny był. Tak mi się wydaje. O, już utrata życia. Ale jest ok. Ładnie to wygląda. Dobra, nie będziemy tutaj kontynuować dalej tej gry. Uruchomimy może sobie te Fire Emblem. Nie wiem, dlaczego ta gra jest tak cholernie tania. Za 5 funtów obecnie można to nabyć. Jeśli chodzi o gry z drugiej ręki. Nie, niech tak będzie. Z tego co wiem, Fire Emblem... O, update'cik. No dobra, chcą update, to niech się zrobi update. Z automatu. Właśnie te gry z serii Fire Emblem są cholernie drogie, ale nie wiem dlaczego ta jedna, jedyna gra można kupić to w tak niskiej cenie. 5 funtów, na rynku brytyjskim jakieś 25 zł. No dziwna sprawa. Może ta gra im po prostu się nie udała za bardzo. No te wczytywanie troszkę trwa. Trzeba przyznać. O. Wiecie co? Skorzystamy z tego efektu. Albo przynajmniej ja z tego skorzystam. Można to przerzucić.
To już nie jest Mario, więc będę używać analoga. No, widzę, że taka sieka. Jak na razie tutaj nic taktycznego, a propos Fire Emblem, nie ma. Dobra, nie będę tutaj się wgryzać w to, ale powiem wam, że jest ok. Tryb 3D się nie uruchamia na tej grze. Nie wiem dlaczego. A raczej powinien być. Dobra, wyjdźmy stąd. Close. Ok. No, bardzo fajny sprzęcik, muszę przyznać. Niesamowicie mi się podoba. Wszystko działa, po prostu konsola zachowała się jak nowa. Tak podejrzewałem, ponieważ jest to sprzęt kolekcjonerski. Tak też ktoś do tego podszedł w ten sposób. Prawdopodobnie mało był ogrywany, a po prostu dużo czasu spędziła na półce u kogoś w domu. Później też sporo czasu musiało to przeleżeć w sklepie CX. Tam na obecny czas mają jeszcze 3 dostępne konsole tego typu. W boksie za kosmiczną cenę. Tak więc, no, powiem wam, że sprzęcik bardzo fajny do kolekcji. Niesamowicie się cieszę, że to do mnie w końcu trafiło. W takiej, a nie innej kondycji. No i nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Trzymajcie się, na razie. Cześć!